Drodzy mężczyźni, zastanawiałem się przez jakiś czas, co jest potrzebne, jakie warunki mają być spełnione dla faceta. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby ten facet przeżył cudowny, no w każdym razie udany seks. Żeby facet przeżył udany seks, to po pierwsze ma być chętna dziewczyna, po drugie ma być wolna chata i po trzecie ma być co najmniej 15 minut wolnego czasu. To, jak są te trzy warunki spełnione, to już można mówić o udanym seksie. Natomiast jeżeli chodzi o kobietę, to występuje nieco więcej warunków niż tylko te trzy. Udało mi się naliczyć w zeszłym tygodniu, jak wziąłem kawałeczek kartki papieru i chwilkę wolnego czasu, to mi się udało naliczyć ponad 327 takich warunków i gdybym jeszcze chwileczkę posiedział, to jestem przekonany, że również rok przestępny bym przekroczył i 366 warunków bym też znalazł. I dlatego, drodzy panowie, chcę was poinformować, że kobiety dlatego wymyśliły coś takiego, co się nazywa orgazm. Orgazm jest to takie zachowanie u kobiety, że ten facet jest przekonany, że on jest cudownym kochankiem, który ją doprowadził do siódmego nieba, a może nawet kawałek dalej na łąkę w tym niebie. No, i kobiety dlatego udają orgazm, żeby on już przerwał te swoje wysiłki i dał święty spokój, bo to wiadomo, że z tych 300, ponad 300 warunków nie spełnił nawet połowy. Dlatego, drodzy panowie, chciałbym was poinformować, że to, co się wam wydaje takie proste i oczywiste, to wcale takie proste i oczywiste nie jest. Również z tego powodu, że tylko około 48 warunków zależy od ciebie, drogi facecie, a pozostałe ponad 300 warunków są od ciebie zupełnie niezależne, zupełnie, bo niezależnie co ty będziesz robił, to i tak u niej może się nie wydzielać ten odpowiedni hormon. No, niezależnie co ty będziesz robił, to ona może nie przestać myśleć o tym, co zaprząta jej myśli. A to, co zaprząta jej myśli, to nie jest jedna sprawa, ale kilkanaście jednocześnie. I dlatego, drogi, cudowny mężczyzno, wystarczy, żeby spełnił 48 warunków i wtedy możesz odhaczyć, że ty byłeś bezbłędny. Oprócz tych trzech, które miałem na początku, jeszcze 45. Jakbyś chciał wiedzieć, które, to ci chętnie opowiem.